marzenia mogą się spełniać. Przekonała się o tym grupa teatralna Trzcina działająca przy drugim liceum ogólnokształcącym. 27 października Tomaszowska Młodzież zaprezentowała na scenie Teatru Kamienica w Warszawie sztukę pod tytułem Sandalkarza. To jest dzisiaj wieczór niezwykły. Ja powiem Państwu tak. Ten teatr w ogóle wyniknął z marzenia. Z mojego marzenia. Marzyłem, będąc aktorem, reżyserem, błąkając się po różnych teatrach, marzyłem o swoim teatrze. Może moje marzenia zaczęły się od 1988 roku, kiedy to był Joseph Papp, wspaniały menadżer amerykański, który w rozmowie takiej, gdzie go pytałem, jak to ten teatr amerykański wygląda, w pewnym momencie powiedział mi: Emila, załóż teatr. To był 1988 rok, ścisły PRL, wydawało się to niemożliwe. Minęły lata, marzenie zostało spełnione. Już nie będę mówił, ile to kosztowało trudu, jak wiele wspaniałych ludzi mi pomogło, ale marzenie jest spełnione. A skoro jest spełnione to marzenie, drodzy Państwo, to czuję się w obowiązku, ale też w zaszczycie, żeby spełniać marzenia innych. I jeden z moich kolegów kiedyś powiedział: wiesz, jest taka fajna grupa teatralna, która nazywa się Trzcina, i ta grupa robi bardzo ciekawe przedstawienia i ich marzeniem jest wystąpić na profesjonalnej scenie. Czy to może być u Ciebie? Mówię: absolutnie tak, bo to jest to miejsce, żeby te marzenia spełniać. Możliwość zaistnienia tomaszowskiej grupy teatralnej Trzcina na deskach profesjonalnego teatru stanowi znakomitą promocję dla naszego miasta. Życzę im z całego serca, aby w perspektywie czasu grali na scenach teatru warszawskich i teatrów świata. To, co dzisiaj zauważyliśmy na scenie tego teatru pod tytułem Sandalkarza, to nie sen, a rzeczywistość. To nie lalki i kukły, a prawdziwi aktorzy. Dlatego też nasuwa mi się myśl, jakże ważne, aby inwestować w kulturę, w oświatę, bo to dziedzictwo kultury zostaje dla potomnych. W tym dniu młodzi aktorzy wraz z opiekunami nie kryli swojej radości i wzruszenia. Nie ukrywam, że jest to dla mnie jak sen. Kiedy nam w Rimini już zaproponowano, że poczynią się starania, abyśmy wystąpili jako support w Teatrze Kamienica, też nie ukrywam, że nie wierzyłam zbytnio, czy to jest możliwe. A teraz, kiedy rzeczywiście tutaj się to wydarzyło, no to tak myślę, że naprawdę marzenia się spełniają. To, o czym dzisiaj mówił pan Emilian Kamiński, że ten teatr, w którym się znajdujemy, to jest spełnienie jego największego życiowego marzenia. Tak myślę, że na ten moment w kwestiach teatralnych, to chyba dla nas też jest spełnienie największego marzenia. Młodzież z drugiego LO kocha teatr, a jej wielką pasją jest aktorstwo. Możliwość wystąpienia na profesjonalnej scenie była dla Trzciny przeżyciem i wielkim wyróżnieniem. Tutaj była bardzo miła obsługa i mieliśmy możliwość pracy z fachowcami. Jednak wcześniej na wielu przeglądach i konkursach warunki sceniczne były porównywalne. Jeżeli natomiast chodzi o tremę, to myślę, że graliśmy już Sandalkarza tyle razy, że teraz to po prostu była taka zdrowa trema, która mobilizuje bardziej do działania niż paraliżuje. Po występie Szkolnego Amatorskiego Teatru Trzcina w Warszawie nie ma wątpliwości, że młodzi aktorzy znów zaskoczą widzów nowym spektaklem. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia.